Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Jokus Pokus, czyli w Island Express. Bardzo ważna zasada, jeśli gracie w Joku, pamiętajcie zapisywać grę w momencie, kiedy przechodzicie przez kwiatki, bo ja o tym zapomniałem i musiałem trochę ponadrabiać. Zobaczcie, znowu paczkę chce ode mnie na dole, tutaj te owoce nie są zebrane teraz w centrum ekranu, nie? Więc takie, o takich rzeczach trzeba pamiętać, ale skoro tu już jestem, to tutaj pamiętam, że właśnie było takie wejście do tego dziwnego robala na górze. Może ten robal powie nam, jak w ogóle dostać się do tej górnej części, bo powiem szczerze, ja tutaj nie widzę żadnego bezpośredniego wejścia na górę. Trzeba będzie pokombinować, jak się tam dostać. Miejmy nadzieję, że wpadniemy na pomysł, jak tam się dostać. Oby szybko i oby w tym odcinku. Także, zaczynam od tego miejsca, ponieważ sami zobaczcie, że mam tutaj akurat 10 naszych buraków. A więc buraczki idą teraz do domu. My w tym momencie odpalamy czwartą? Tak. Mamy połowę buraków zebraną w grze. Połowę Weakerlingów. Jeszcze tylko drugą połowę, żeby narodził się być może ten wyzwoliciel albo zbawca, nie wiem jak to nazwać, ten potworek cały. No dobra, o, jeszcze mi trochę dało owoców. Mamy 244 owoce, co też nie jest złym wynikiem, bo ja już wiem, gdzie je zainwestować. Przypomnieliście mi w komentarzach. Ale na początku chciałbym właśnie sprawdzić, co jest tutaj, bo tu jest ten nasz kolega nowy. Też oczywiście dostaniemy jeszcze trochę owoców. A to co jest napisane? Inventor at work did not disturb, czyli wynalazca podczas pracy nie przeszkadzać. Can't you read the sign? I don't want to be disturbed. Go away! Aha. Po prostu. I moved here to be alone. I don't want anyone, not even the postmaster, stooping around. Czyli ten koleś jest nieprzyjemny dla nas. Nieprzyjazny. Czyli nadal jesteśmy w momencie, kiedy nie wiemy, jak wskoczyć gdziekolwiek na górę. Tutaj dalej będzie problem, bo tu nie jesteśmy w stanie przeskoczyć na razie, bo nie znamy odpowiednich ruchów, manewrów. Ale coś trzeba będzie pokombinować. Ja na początku jeszcze idę tutaj pogadać z tymi bobkami na sam dół i zobaczymy, co będziemy robić dalej. No dobra, teraz znajduję się tutaj. Wszedłem sobie z powrotem w to miejsce i teraz zastanawiam się jedna rzecz. Bo tutaj nie jesteśmy w stanie w ogóle przejść, tak? Tutaj broni nas cały czas. Chronieni jesteśmy od przejścia dalej przez te tutaj, można by to nazwać deseczki, więc nie wiem, jak tam dalej przejść. Tutaj musimy dojść też z zieloną paczką. Więc prawdopodobnie jakoś inaczej jesteśmy w stanie przejść na wyższe partie. Tylko muszę, kurczę, wykminić, jak to zrobić, bo w tym momencie jestem trochę w kropce. Więc może na razie polecę gdzieś na prawicę i poszukam tam odpowiedzi, bo chcielibyśmy właśnie tam, gdzie ten owoc po prawej stronie się świeci, chcielibyśmy tam dojść. I może zwiedzając tamte tereny uda mi się znaleźć przejście, bo na razie powiem szczerze, no nie jestem w stanie w żaden sposób znaleźć miejsca, z którego mógłbym wyskoczyć gdzieś, co pomogłoby mi w eksploracji właśnie tych górnych partii. Patrzcie, niebieska paczka jest właśnie tego gościa, którego widzieliśmy przed chwilą, tego wynalazcy, tak? On nie chciał nas wpuścić, ale niebieska paczka jest dla niego, więc być może jak teraz znowu tam wrócę i zaniosę mu niebieską paczkę, to może też odblokujemy. W każdym razie jeszcze chyba nie jestem. O, mogę wziąć? Czy jeszcze nie mogę? A nie, jeszcze nie zasłużyłem na ten tytuł. A szkoda. O proszę, teraz pogadałem sobie trochę tutaj z naszym kolegą i zobaczcie, po krótkim dialogu powiedział, że uda mu się naprawić rany. Chyba. It is no use. Okej, okay, czyli niestety nie jest w stanie naprawić ran. You must gather the other chieftains with them present, we might be able to save the Mokuma. I rzeczywiście muszę zebrać resztę, tak? W takim razie zwiedzam, szukam wskazówek. Okej, mamy kolejną część. Proszę bardzo. Another chunk collected. The next piece lies near Critter Lake, up in the snowy slopes of Ivory Peaks. No i właśnie do tych Ivory Peaks teraz musimy się dostać. Tylko najpierw muszę znaleźć drogę tam. No dobra, jestem teraz u tych kolegów. Kojarzycie na pewno tych kolegów. School Gang się nazywają i tutaj właśnie kolega chciał za 200 owoców mi coś sprzedać. Teraz możemy to kupić. Tak. Czyli teoretycznie możemy... O, 300 owoców! Ale mnie zrobił w konia. Myślałem, że 200 jest potrzebnych. A tu 300 owoców jest potrzebnych, żeby móc zdobyć ten dodatek. Ale w sumie, skoro umiemy pływać, to może byśmy dali radę zdobyć jakieś tutaj bogactwa i może nawet nie będę musiał zbyt daleko podróżować, bo tutaj jest, proszę bardzo, woda, nie? I jest skrzynia. No właśnie, i jest skrzynia. A w skrzyni? No proszę, raz, dwa, trzy. No jeszcze 7 owoców. Gdzie jeszcze są owoce?
Tu na dnie widzę owoce. Idę jeszcze po nie. O, proszę bardzo. Tutaj zbieramy kilka owoców, które są jeszcze na... pod wodą. No i oczywiście 299. Świetnie. Super. Czy mógłby ktoś mi jeszcze dać jeden owoc? O. Pamiętacie to miejsce, nie? Też przy okazji, idąc za waszymi wskazówkami, dotarłem do kolejnej ziemi, gdzie mogę tutaj położyć, zasiać te zarodniki. Yeah! Kolejne miejsce znalezione. Pogadajmy sobie teraz z nim. The gulls holler out louder than we had imagined. Not even the majesty of the ocean is able to make us ignore them. We need some peace and quiet now. A frigid, lonesome spot far above the bustle of the island will do. Keep it up, we're close to the perfect spot and you and your reward. Czyli cały czas nie mogą znaleźć odpowiedniej, idealnej miejscówki, przez co jest mi nienaturalnie smutno. Ale kurczę, może tutaj znajdziemy jakąś wskazówkę. No, dzisiaj możemy tak trochę poeksplorować też tych terenów, tylko ja właśnie chciałbym eksplorować te tereny, kiedy poznam tę ostatnią, moim zdaniem ważną umiejkę, którą może kojarzycie. Jest ta umiejka, która pozwoli nam te kwiatki różowe używać. A tutaj w ogóle jestem w stanie zdobyć 300. Tak, no, na szczęście. Jest 300 owoców. To też zobaczcie, że tutaj... Aha, tylko ja te owoce teraz użyję, żeby móc zrobić tutaj przejście prawdopodobnie teraz, bo... Mam nadzieję, że ono wymagać tylko będzie 30 owoców, bo to chyba takie malutkie jest. I przy okazji jeszcze... Tak. Damy radę. Tu jeszcze odblokujemy sobie. O, znaczy, no nie musimy, teraz nie mamy tych wiggerlingów zbyt dużo, w sumie nie mamy teraz żadnego. Ale przyda się mieć to odblokowane w razie czego. I wiem, że tutaj jeszcze ta głębia, zobaczcie, nie jest przez nas dokładnie poznana. Ja bym chciał tutaj coś wykombinować. O, jest wiggerling. O, o, tylko tutaj wymaga to od nas pewnego rodzaju precyzji. I chyba nawet udało mi się te precyzje tutaj ogarnąć. Yeah! Dobra, i to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o sekrety tego miejsca. A? A, no właśnie. No, jak coś czuję, że tam są jeszcze owoce do zdobycia. W ogóle, żeby było śmieszniej, to gra mi dzisiaj pokazała przed rozpoczęciem rozgrywki, że mam 49% progresu. Czyli już mamy pół gry za sobą. A mamy odcinek który? Szósty? Chyba szósty. Czyli dobrze... O nie. Troszkę nie tak chciałem, żeby to wyszło. Nawet bardzo nie tak wyszło. Mamy połowę, a mamy teraz szósty odcinek nagrywam. Czyli teoretycznie około 12 odcinków. Może nawet mniej, bo 100% to jest odkrycie całej mapy. Można w niecałe 12 odcinków jesteśmy w stanie tę grę przejść, także to byłoby całkiem miłe. No i patrzcie, wszystkie owoce poszły się chromolić, chyba. Chyba ich nie zebrałem w końcu, tego trzeba uważać, jak się je tu zbiera. I też trzeba tak tutaj strzelać, żeby też potem je zabrać jakoś. O właśnie. Ale najgorsze jest zabranie tych owoców stąd, bo ja tutaj nie jestem w stanie... Chyba, że one rzeczywiście lecą na moje konto, ja nawet nie zauważyłem, czy one lecą. Mamy 289, muszę przypatrzeć się. Nie, pękają, zobaczcie, pękają i znikają, czyli nie jestem w stanie tak łatwo zdobyć te owoce. A gdybym chciał je zdobyć, to wystarczy, że tu się odbije chyba. Tu nie, o nie, ale bez sens jest to miejsce. Już udało mi się otworzyć wszystko, tak? Tylko... No właśnie, najgorszym problemem tego miejsca jest to, że od razu mnie wywala. Jest bardzo ciężko tam wbić, by te owoce zdobyć, ja chyba je po prostu kitolę. Szkoda, bo znowu nie mam 300 i teraz będę musiał kombinować, żeby je znaleźć. Tak mi się wydaje, że po pewnym czasie, zobaczę, teraz wróciłem znowu tutaj, sobie pobijać te owoce. Wydaje mi się, że one po prostu się regenerują za jakiś czas. Że z powrotem znowu można odwiedzać stare lokacje i znowu sobie, o, ponabijać, o, jakieś tak. Wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy tu pozbierałem, a teraz znowu one się zregenerowały. Co w sumie nie jest głupie, tak? O, teraz właśnie wyleciał banan. Albo z drugiej strony może być też tak, że po prostu za wcześnie stąd wyszedłem i nie pozbierałem wszystkiego, co mogłem tu pozbierać, nie? Też tak może być, ale tutaj myślę, że już mamy powyżej 300, więc spokojnie sobie trochę tych tutaj ponabijam. O, zresztą widzicie, ponabijam sobie trochę tych owoców, wtedy polecimy po nagrodę. A potem polecimy już do kolegi naukowca. Miejmy nadzieję, że ten naukowiec nam coś tutaj odda. Albo da nam w ogóle, tak? Dobra, nas stać w końcu na to. A więc, tak, Wiggerling Tracker nam się przyda. Żadnych zwrotów, okej. No i teraz jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie na planszy są wszystkie pypki. I zobaczcie, w ogóle, żeby było śmieszniej, to w tym miejscu są dwa. Jakim cudem w tym miejscu są jeszcze dwa? Gdzie tutaj jest jeszcze jeden koleś? Ciekawe jest to, że długo nie widzę. On gdzieś tutaj jest schowany, w tym miejscu, gdzieś tu.
Wow, rozumiem. Zobacz, trzeba było trafić w tego ślimaka. Tak właśnie podejrzewałem, że ten ślimak tutaj ma schowanego. A w ogóle tutaj leży obok. Ja go w ogóle nie zauważyłem. Proszę bardzo, on sobie tutaj leży. Skubany mały dziadyga. Proszę bardzo. I kolejny Wickerling jest. Tak zwany burak. A teraz już możemy zobaczyć, gdzie oni wszyscy są. I proszę bardzo, tu jest kolejny burol. Schowany. I moglibyśmy je teraz pozbierać. No dobra. Jesteśmy znowu przy panu wynalazcy. Can you read the sign? Go away. Aha. To jeszcze ciekawiej. Deliver the overdue package to Sin. Czyli co, wychodzi na to, że ja muszę mu co? Nie mogę mu dać tego ręcznie, to muszę mu to wrzucić gdzieś na backstage? To się da zrobić. Nie pamiętam, jak ja to robiłem ostatnio, ale tu się da wrzucić mu może na górę tę paczkę. Właśnie pytanie brzmi, jak to którędy to można było zrobić? To jest dobre pytanie. Chciałbym tu znaleźć jakąś odpowiednią miejscówkę do tego. O, właśnie. To może tędy mu damy paczkę. O! Proszę bardzo. Completed, deliver an overdue package to Scene. Map updated. Party time! No dobra, daliśmy mu paczuszkę. Ale kurczę, cały czas nie sądzę, żeby to cokolwiek przyczyniło się do... w jakikolwiek sposób do odblokowania wejścia na Ivory Peak. Nie mam pojęcia, którędy tam się dostać dalej, ale może nam pomoże, zobaczmy. Halo? Om nom 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 nom! Who is out there? Go away! I'm working! Czyli nie. Te wszystkie dodatkowe zabawki nie dają nam dostępu. Moi drodzy, czuję się zagubiony. Nie mam pojęcia! To jest strefa, która jest dziwna. Nie mam pojęcia, jak dostać się do Ivory Peaks. Nie mam bladego pojęcia, jak tam na górę wskoczyć. Widzicie, tu jest jakby ścieżka do Ivory Peaks, nie? I ona prowadzi tutaj, w tym miejscu w lewo. A to jest miejsce, do którego musimy się dostać. I teraz zastanawia mnie... Widzicie, tutaj sobie odblokujemy kolejną ścieżkę też, tak? Do Ivory Peaks, więc wydaje mi się, że gdzieś tutaj musimy wykombinować, jak tu wejść. Problemem jest to, że no kurka wodna tu się nie za bardzo da. Nikt tu nie chce wyjść nam pomóc, nie jestem w stanie tego zniszczyć. Tam coś widać, ale nie jestem w stanie w żaden sposób tam dojść. Dlatego tutaj czuję, że jestem trochę w kropce i nie wiem, co robić. Dotarłem do gościa, który chce robić sok. Cały czas próbuję znaleźć przejście do Ivory Peaks. Bardzo mnie to frustruje, bo nie mogę... 45 minut nagrywam ten odcinek i nie mam pojęcia, gdzie jest dojście. Ja nie mam zbyt dużo czasu do nagrywania, kurczę. I to jest, daj mi jeden strzał, jedną próbę, żebym wypełnił jakiś juicometer i jak mi się to uda... To climb the top of tree and juices cocos. Okej, okay. Coś tu takiego, mam jakiś skill. Bring them over to the juicer and start juicing. About 3 should fill it up. Tak? That's how you do it, but I wouldn't get my hopes up, scrub. Okej, otworzył mi przejście. Wcześniej niech się mi otworzy przejście. Widzicie tutaj. I też coś czuję, że może coś tu pokombinuję i dostanę przejście tego do tej Ivory Peaks, bo widać, że strzałka pokazuje idź tu w lewo, więc muszę jakoś tu się dostać, ale nie ma przejścia ani stąd, bo tu potrzebuję kwiatka, ani stąd, bo tutaj są po prostu deski, które przeszkadzają mi przejść. Beeline jest nieaktywny, nie ma żadnego... No wiadomo, że tu kwiatek nie jest aktywny, nie mogę kupić przejścia tamtym beeline'em. Nie mam pojęcia, co jest grane i mnie to strasznie frustruje. Jak możecie mi pomóc z tym, a dzisiaj tego nie znajdę, jeśli dzisiaj bym tego nie znalazł, to będę bardzo wdzięczny za sugestie i pomoc. A ja tymczasem postaram się tutaj zrobić jakiś quest z tymi właśnie tutaj... Aha, świetnie się pojawiłeś, rybo. O nie, o nie! Ale już? Po krzyku? I told you, only ask on gangers, not on juice. I gave you a chance, scrub, now scrum. No nie, i co, już koniec? Tu nie wolno było spaść, żeby wykonać ten quest? Ale głupota. Nie, ale że co, ale że już tu więcej nie wrócę? Ja chciałem tu wykonać questa dodatkowego. No jaki typo? Patrzcie typa, dał mi jedno wyjście i koniec? No i co? No tu jest juicery, ale tu na górze jest moku... No to ja już kompletnie, powiem wam szczerze, zgłupiałem. Nie zrobiłem w tym odcinku nic, co byłoby warte uwagi. Strasznie mnie to wkurza. Wpisuję w internecie, hej, gdzie jest przejście do Ivory Peaks? Ivory Peaks help, how to get to Ivory Peaks? Zero informacji. Tak jakby nikt nie miał problemu z wejściem do Ivory Peaks, a ja mam. I to mnie strasznie, powiem wam szczerze, wkurza. Na szczęście zdobyłem jeszcze po drodze jednego małego knedla.
tutaj teraz bardzo łatwo tu się dostać i poprzemieszczać, ale z drugiej strony cały czas się czymś zastanawia, tutaj jest takie, o. O! O właśnie tam, tam bym się chciał też dostać. O! Patrzcie, udało się dostać teraz tutaj, o! Ale zanim zdążyłem ogarnąć, co w ogóle się wydarzyło, to wybuchł głupi, paskudny ślimol. No dobrze, moi drodzy, mamy chyba w sumie złe wieści. Zacząłem grę od samego początku, idąc za wskazówkami Jakuba, który powiedział mi, że teoretycznie powinien typ od mostu stać. I zobaczcie, kto tutaj jest. Tutaj jest typ, który cały czas w tym miejscu, w którym nie mogłem przejść, nic nie mogę się stać. Ogólnie muszę mu przynieść jakąś skrzynkę, która jest tutaj na mapce teraz oznaczona takim symbolem o takim wykrzyknikiem zielonym. Muszę przynieść tę skrzynkę jemu i wtedy zbuduję most. A ja nie mam takiej postaci na swoim pierwszym save'ie. Więc co to oznacza? Oznacza to prawdopodobnie buga, który uniemożliwi mi niestety, ale dalszą grę. Jeśli twórcy nie pomogą mi jakoś tego odblokować, a będę do nich pisał na pewno teraz maila, to niestety nasza przygoda z tą serią kończy się w tym miejscu, bo nie sądzę, żeby chciało mi się, nawet na 100% nie będzie mi się chciało grać w Yoku raz jeszcze, zaliczając wszystko to, co udało mi się zaliczyć w tej poprzedniej rozgrywce, tylko po to, żeby dostać się tutaj raz jeszcze. Na tym niestety seria się skończy. I no cóż, i pozostawi to duży niesmak. Niesmak tak duży niemalże jak przy Aporii, co jest naprawdę dość dużym ciosem, bo dla mnie to była naprawdę świetna, piękna, fajna gierka, a nagle okazuje się, że jakimś cudem moja wersja i mój save nie ma tego typa tutaj. Nie wiem, dlaczego on nagle stąd zniknął. Więc moi drodzy, tyle jeśli chodzi o mnie na ten temat i na temat Yoku i na temat tego eventu tutaj. Będę się kontaktował z twórcami, będę dawał znać. Jeżeli nie powstaje żaden kolejny odcinek, znaczy, że nic się niestety nie udało. A będę pewnie dawał wam informacje może na stronie, tak mi się wydaje, że na pewno dam znać na stronie, może nawet w społeczności, na karcie, na YouTubie, dam znać, co z tym wyjdzie, no bo trochę szkoda, naprawdę szkoda, że takie rzeczy się tej grze przydarzają. Jakubie, jeszcze raz dziękuję ci pięknie za te wszystkie wskazówki, które mi dałeś i otworzyłeś mi oczy rzeczywiście na to, że to może być problem, no bo faktycznie, no kurczę, jest sobie jakieś przejście, jedyne przejście, które pokazuje gra i nagle jest dupa. Więc już nie przedłużam bardziej, dziękuję wam bardzo za kolejny epizod, miejmy nadzieję, że da się coś z tym zrobić jeszcze i spotkamy się dalej w Yoku. Jeśli nie, to na tym się ta nasza przygoda niestety, ale kończy. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia. Mam nadzieję, cześć!